Łamen Show. Cześć moi kochani, siedzę w ulubionym naszym miejscu, czyli w Okrąglaku, i Karol postanowił mnie zakatować, ponieważ nie ma żadnych ciekawych meczów. Nie ma, w tym tygodniu żadnej ustawki arabskiej nie ma. Nie ma? Nie, ale zadałem ci pytanie o ustawkę arabską. A, to powiedz, zadaj to pytanie. A, jest, a, właśnie, bo Karol mi wrzuca pytanie takie na zasadzie bombardowanek i pytania, których ja nie znam. Jest coś tam, tak? Jest coś tam. Jezu, no to fajowo, to się cieszę. Na którym miejscu? Daleko? A, o, Łukasz Jarosz. Dla mnie ten wynik z Ligi Mistrzów to zwykła ustawka, żeby magia futbolu na nowo odżyła. No to ja muszę powiedzieć tak. Ten mecz oglądałem w internecie i jak padały te bramki, znaczy ja byłem oczywiście, ponieważ typuję wyniki dla Machera, polecam Las Vegas. To oczywiście wytypowałem. Wiesz, co wytypowałem, Karol? No, że Barcelona przyjdzie. Wysokie zwycięstwo Barcelony, wysokie zwycięstwo. Tylko miałem jeden wybór. Między 0 a 6-1. Dokładnie. Wiesz, umówmy się, że Kamaniemu zeszła piła i tego. Jakby strzelił w poprzeczkę, nikt by się tam nie zdziwił. Że ustawka jak byk, to oczywiście wiadomo. Fani Barcelony mogą w to nie wierzyć. Zresztą taka niewiara jest dosyć charakterystyczna na przykład dla kogoś, kto mówi, że no nie no, mąż mnie nie zdradza. No nie, żona mnie też nie zdradza, nie? A ona w tym czasie z listonoszem. Więc jest taka wiara, czasami lepiej nie wiedzieć, lepiej się nie zastanawiać. Natomiast jak było 3-1, no to jedyną opcją, wiesz, jaką analizowałem, Karol? No. Czy czasowo się wyrobił, no bo też nie mogą strzelić w 60 sekund 3 goli, chociaż do tego dojdzie, bo nie wiem, czy wiesz, że w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest na przykład koszykówka, to potrafią w 0,2 sekundy zrobić 4 akcje. Jakby, kocham. Jeszcze ci rzucić za 3, tamci za 3 i plus 2, plus 1, tamci za 4 i ten. Nie wiem, że nie ma za 4, ale nie łapcie mnie za słowo. I nagle patrzysz na zegar, a tam jest ciągle 0,2 sekundy. Tak. A więc cały czas ten zegar, on jest jak zamrożony. No, czasami takie mecze, 5 dogrywek, 122, a ci ludzie biedni, no co mają zrobić? No mogą iść i kupić jeszcze popcornu trochę i jeszcze trochę frytek. No to idą i kupują i coli. I piwa 1%, czyli siki takie. Oni mają mydliny w Stanach. Więc jeżeli ktoś lubi piwo, to o nich tam na mecze nie chodzi. I po prostu zaczyna się taka lipa w stylu, nie wiem, czy ty, Karol, kojarzysz, może ze starego kina, z dawnych filmów, były takie cyrki i takie na jarmarkach takie popisy, że wychodzi taki chudzina, powiedzmy taki jak ty, i podnosi coś, co ma napisane 1 tona. A tak, to tak. Ze styropianu, czy tam, no nie wiem, czy oni mieli styropian wtedy, ale no z jakiejś tam, wiesz, że jakiegoś badziewa. Tak. I nagle wszyscy, tona, o Jezu. No i co oni robią? No idą oczywiście na ten targ, na jarmark, bo to bardziej się nazywało jarmark. Idą na ten jarmark w następną niedzielę, żeby zobaczyć tego siłacza, bo podobno ma znowu być. Podobno ma znowu przyjechać do Mławy. To jest ciekawe, nie? I ten tonę tam przerzucić. No więc ten, oczywiście musimy przyjąć, że ludzie wiedzieli wtedy, co to jest tona. No dobra, więc a propos tego, czy ustawka, czy nie. Karol, zróbmy tak demokratycznie głosowanie. Twoje zdanie, moje. Ustawka. Ustawka, czyli 2-0, czyli żeśmy przegłosowali. Nie róbmy sobie jaj z pogrzebu i ten. I ja patrzyłem jeszcze parę razy na powtórki, jak te karne. No bo... Wiesz co, jeszcze powiem ci jedną rzecz. To jak Krzysiek Stanowski napisał felieton o tym zwycięstwie. A ja nie czytam Krzyśka, bo przynudza strasznie. W każdym razie napisał tam o tym, że PSG... Nie, żartuję, Krzysiu, no wiadomo. Że PSG dziwnie się zachowywał.
zdenerwowało pod tym kątem, że nie spowalniali gry pod koniec, zero cwaniactwa. Byli, on opisywał to w ten sposób, że oni nie byli zrezygnowani, ale nie, jak były zmiany, to nikt nie opóźniał. Bramkarz nie, nie wykopywał piłkę od razu, tak jakby po prostu chcieli jakby dać jak najwięcej czasu Barcelonie na to, żeby móc stracić te gole. No to ja ci powiem, bo ja to wiesz, nawet w Republice dałem zdjęcia tych Arabów, jednych i drugich, którzy rządzą tymi klubami i wszyscy byli w jednakowych sznurkach na głowie. Czyli wynikało z tego, po sznurkach oni się odróżniają, bo normalnie chodzą w białych, nie? Ciuchach. Że oni są z tego samego jakby odłamu, bo jest ich tam kilkadziesiąt różnych opcji. Z tego, absolutnie z tego samego biznesowego, czyli można zarobić, nie? Także ten, no. Wracając jeszcze do tego meczu, ja miałem taki żal do Legii, że jak prowadziła 3-2 z Realem, to się nie zamurowała, że nie zrobiła czegoś takiego, wiesz, taki mega wiochy. Że Radowicz się nie padał. Że kładną się, że umierają, wiesz, że na noszach tam znoszą, że w ogóle, wiesz, tego, że trener nagle, wiesz, kłóci się z liniowym po to, żeby ten główny musiał do niego lecieć, wyrzucać go na trybuny, że tego chamstwa, tego takiego cwaniactwa Legia nie miała, a byłoby jednak fajnie pamiętać wygraną, nie? No to faktycznie, tak. Powiedz, że nie, moim zdaniem, wiesz co, powiedz, że tak od razu pomyślałem, że ten klub, wiesz, dlaczego nie ma ambicji, jak oddał im Ibrę. Bo oddać Ibrahimowicza... Ale Ibrahimowicz już nie chciał tam grać, a jeżeli nie chcesz tam grać, no to no niewolnika, tak. Nie ma zawodnika. No tak, chodzi tylko o to, że jak można oddawać najlepszego gościa, taki, który przyciąga kibiców. A powiedz mi inną rzecz. Czy myślisz, że ten cały dwumecz jest wyreżyserowany od początku? Ibrę i Cavaniego. No Cavani zaczął dopiero grać, jak Ibra odszedł. Ale no nie ma co podobnego. Cavani grał już wcześniej i nawet... W Napoli, ja wiem. Ale słyszysz, możesz odpowiedzieć na to pytanie? Czy myślisz, że ta cała ustawka to jest dwumecz, czyli jakby wyreżyserowana od początku, że na początku PSG ma wygrać po to, żeby potem Barcelona wygrała? Ja tak, wiesz, nie chcę takiej wprowadzać manii prześladowczej, ale myślę, że tak. Patrz, jak długo patrzę, nie? No tak, wyczekujesz. Nie, bo chciałem powiedzieć coś mądrego, ale wydaje mi się, tak samo nieprawdopodobny wynik był ten 4-0, nie? 4-0. O, dobrze, Karol, kurde, raz chociaż miałem rację. Merytorycznie. Że tak, merytorycznie. Szkolenie młodzieży, pamiętaj. I to jest podstawa. Musimy poprawić szkolenie młodzieży. Chodzi o to, że tak samo był nieprawdopodobny ten pierwszy rezultat. Ja tak nawet sobie pomyślałem, kurde, przecież szkoda tego, Barcelona już nie będzie, nie wygrali Ligi Mistrzów, Messi będzie rok starszy, wiesz, że to ucieknie coś. A tak jak PSG, to mówiąc szczerze... I tak nie wygra. Tak, to nam nie jest specjalnie do niczego, w sensie naszej pasji futbolowej, do niczego potrzebne. I tak trochę mi było szkoda. A potem to 6-7, mówię ci, patrzyłem, wiesz, w telefonie oglądałem. No to też jest taka, wiesz, to wracając do tego całego wykładu o Rudzkim, że my coraz częściej śledzimy to nie w telewizorach, tylko w internecie, w różnych tam tych, na smartfonach przede wszystkim, to patrzyłem, jak było 3-1, to patrzę, ile jeszcze minut zostało, jeszcze 20, 4-1, dobra. A to jak już było 4, to już mówiłem, już kumam te czacze. Tak, pamiętasz, a powiem ci szczerze, ja sobie powiedziałem w pierwszej minucie, ale wiedziałeś, jak Barca strzeli bramkę w ciągu 10 minut, to przejdą. Patrzę, Suarez, druga minuta, no mówię, dobra, dziękuję, no, dobranoc. Trochę wiochą było tylko to, że wydaje mi się te karne niepotrzebne, bo stać ich było na strzelenie gry po ładnych akcjach, nie? A nie tak, że się rzucasz Neymar przed kogoś i nagle bach karny. A myślisz, że ten trap trochę pomógł, czy nie? Bramkarz PSG. No wiesz, jak ktoś poszła 6 goli, to jest gorsze. No pierwsza bramka to już masakra była. To, ale przecież to jak Cieżniak. Pamiętasz w Dortmundzie 8? Nie. To jest, ale wiesz, ale Cieżniakowi nikt za to nie zapłacił. Wiesz, Cieżniak po prostu nie umiał bronić, a ten... No dobra, patrzę, Karolu, bo tak, dobra, głosowanie mieliśmy 2-0. I drugi, Kamil Buganik. Cześć, Kamilu.
Powiem tyle, sędzia daje dupy zawsze i wszędzie w każdym meczu, ale to, co się odjebało, to jest cyrk. No szkoda, Kamilu, że jak przeklinasz, to niepotrzebne. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że najpierw ten sędzia to mi się wydawał Turkiem, potem się okazało, że jest Niemcem. Potem jeszcze się okazało na koniec, że jest Katalończykiem. Ja tylko powiem tyle, że sędzia potrafi dać szczęście komuś i komuś zabrać. I to jest tylko kwestia jego sumienia. Wyobraź sobie, że tak jakbyś nagle był debilem, powiedzmy. Jesteś kibicem PSG, nie? I oglądasz te karne, to co sobie myślisz? Że świat jest niesprawiedliwy. Że tak, że jesteś krzywdzony, nie? Że jesteś okradziony, że jesteś... No szczególnie ten ostatni karny, nie? Tak, ten taki... Bo ten pierwszy Neymara, powiedzmy sobie, że w świetle przepisów był karny, Neymar po prostu chamsko wykorzystał, ale ten ostatni to... Nie no, to taka lipa, że ten... Ale chodzi o to, że taki sędzia potrafi wśród wielu, wielu ludzi zabić miłość do sportu. Ale to tak samo jak Howard Webb zabił u nas. Tak, ale wiesz, że co to za karny? Prawda. Co to był za karny? Znaczy, no tam gdzieś się przypychał Lewandowski, Mariusz. Tak, to co to był za karny? No? Żaden. To był po prostu walka. Nawet nie był faul. Nie, no to walka tam. W środku boiska to nie byłby faul. Nawet na pewno by nie było. W środku to byłoby, wiesz, angielskie sędziowanie, proszę, wiesz, tego. Gramy dalej. Ja wam tylko wszystko powiem. Na polskich stadionach śpiewa się taka piosenka. Polscy sędziowie. To? No. To co? No. Ja nie wiem. Ale jak on się boi, no. Polscy sędziowie. No to co? Ja nie wiem. Sprzedawczykowie. A on się bał uszyć cała kurwy. No ale przecież to jest powszechnie znane słowo. Więc pamiętajcie, te prześpiewki nie biorą się z niczego. I jest to coś takiego, co można by nazwać mądrością tłumu. Że ten tłum w książce właśnie Futbonomia to jest. Polscy kibice obserwują to samo, co teraz obserwowali kibice PSG, a oczywiście kibice Barcelony. Oślepieni złotem, oślepieni blaskiem. Ja tylko przypomnę, bo to ładne będzie zakończenie, że był taki król Midas i też chciał wszystko w złoto zamieniać. I wiesz, co się stało, Karol? No wszystko w złoto zamieniał. No tak, i jak się skończyła ta historia? No, że nie mógł nic jeść. Tak jest, bo chciał zjeść kartofla i nagle się okazało, że kartofel jest złoty i wziął się i co zrobił? I się nim uławił. I co zrobił? I zdechł. Więc jest to, wydaje mi się, nie chciałbym tak źle życzyć, ale jest to taka wróżba dla Barcelony, ale i dla Realu, i dla tych wszystkich klubów, nawet do tego klubu, w którym był Rudzki na spotkaniu z Giroud, że czasami od nadmiaru złota to się ludziom lasuje w głowach, nie? I że lepiej być takim normalnym kimś jak Patrykiem Lipski. Co? Jak Patryk Lipski. Jak Patryk, tak, Mazek jak ten, Moneta. Ty, Moneta mnie zaskoczył, ty. Ale powiem ci, że czasami warto być normalnym, bo jak człowiek zasypia, to się nie boi, że go okradną. Tak czy nie? Tak jest. Karol, co ci mogą ukraść? Ten stary telefon. Nie ma opcji. A mnie, wiesz, co mogą ukraść? Nic, bo pies nie. Nie, bo pies nie pozwoli. Dobra, spadam i ten. Dziękuję za cierpliwość. Mam nadzieję, że ładne show was nie zawodzi i tej wersji się trzymajmy.